Hej wszystkim, z tej strony Pakul i zapraszam na 61. odcinek z FTL-a. Okej, mieliśmy porobić wszystkie achievementy na poziomie łatwym, więc krążownik bazów sobie zostawimy na sam koniec, a zaczniemy od niewykrywalnego krążownika i powołamy drużynę taka jaka była przedtem na tym na niewykrywalnym krążowniku. Czyli John Rehab, Boots i ja, żeby było ciekawiej. Znaczy, żeby było ciekawiej, no nie będzie ciekawiej, będzie tak samo. Znaczy, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej niż ostatnio. Drapieżny ptak. Zniszczyć statek, będąc w pełni niewykrywalnym krążownikiem podczas jednego użycia maskowania. Czy trzeba być mieć na full energii i dobrze byłoby mieć rozwinięte maskowanie na trójkę. No, myślę, że to powinno siąść gdzieś około 4-5 sektora. Podejście taktyczne, no to fajnie byłoby mieć anteny dalekiego zasięgu, które zapewniają dodatkowe informacje o pobliskich bojach na mapie i nie wolno byłoby ich sprzedać. No ale skoro lecimy po achievementy, to niech tak się stanie. Dobra, zaczynajmy. Jakie my mamy działa? Okej. Startujmy. Aha. Aha, dobra, bo ja już pomyślałem, że to nie są statki wroga, tylko to są właśnie jakieś agresywne tereny, ale jeżeli to są statki wroga, no to zaczynajmy normalnie, na spokojnie. Okej, czyli mamy standardowo statek Rebelia. O nie, mają drona, ale będzie to bolało. No dobra, ukryjemy się. Za czym naładujemy laser. Oj, oberwiemy dość mocno, coś mi się wydaje. Pudło na szczęście. I spróbujemy przeciąć tym nanowłóknem 4 pokoje. Dobra, nie mają drona, jest ok i nie mają działa, więc jest jeszcze lepiej. Ok, chcą nam zapłacić 5213. 5 to dużo energii w sumie. Na wstępie 2 i 13. Dwa drony. Dobra, przyjmijmy ich propozycję. Na dobry początek. I lecimy w takim razie dalej. Ale kurczę, zaskoczyli mnie. Na samym początku wyskoczyli mi z dronem. Aha. Na pewno zapłacimy my to. No i co? I tutaj widzę, mają podwójny, znaczy mają broń energetyczną i laser. Trochę mnie to niepokoi, że laserem będzie ciężko się ukryć. Ale jest szansa, że może się zdążę ukryć. Za czym się skończy? No i dobra, i spróbujemy ich przeciąć, tylko może spróbujemy ich przeciąć w jakiś taki logiczniejszy... Ha, króciutki ten laser. Dobra, spróbujmy ich po prostu przeciąć tak. I oni chcą nam zapłacić 4111. Raczej nie będziemy szli w rakiety, chociaż może, kto wie. Nie. Raczej chciałbym uszkodzić. O. Teraz dostaniemy. A za jeden to nie ma problemu. I pożegnają się z życiem. Może będzie trochę więcej kosmicznego, o właśnie, skrapu. No dobra, lećmy dalej. Odwiedzajmy po kolei te wszystkie statki wroga. Dalej, tutaj widzę, mają modliszkę. O, modliszka to nie naprawi. Minusem natomiast jest to, że odłączyli mi trochę... okej. Zaczynają strzelać, to ja się schowam. I spróbujemy im teraz... nie sięgnę tego. No dobra, to spróbujemy im w takim razie zniszczyć... tlen. Sterowanie i... rakiety, w sensie broń automatyczną. Dobra. Weszło ładnie, ale niestety znowu oberwaliśmy za jeden. Natomiast na ich pokładzie kończy się tlen. To jest dobra wiadomość. Okej.
spróbujemy im jeszcze poprawić i zniszczyć te dwa same sektory, ok? Teraz jak są bezbronni, może poczekajmy, aż ich statek spłonie. To będzie ciekawsze zakończenie. O, naprawili laser. Zaraz będę musiał poprawić. Przypalmy modliszkę, żeby było ciekawiej. Okej, okay. No niepotrzebnie dostałem drugi raz. A to ich wykończmy w takim razie. Nie poszło dokładnie tak, jak chciałem. Ale dostaliśmy 2,25. Dobra, trochę słabo, miałem się nie bawić, tylko lecieć po achievementy. Więc chyba raczej nie będziemy się bawić, jak tam, ze skillami. Powoli rosną do góry. To możemy sobie odłączyć, to możemy sobie dodać, to się przyda. Dobra, lećmy, tu jest ok, ze wszystkich gwiazd, znaczy ze wszystkich boi nawigacyjnych można tutaj podlecieć. Nie da im zabrać nikogo z załogi, o nie, znowu mają drona. Jakieś to niepokojące. Muszę i tak poczekać, aż naładuję. O nie, o nie, o nie, tylko nie drzwi. Dobra, trzeba się pozbyć tego drona. I od razu by go fajnie było... Nie tylko jego, ale fajnie byłoby go przeciąć z resztą układów. Okej, okay, spoko. Czy chcemy załoganta? Pewnie, że chcemy. I ten załogant też niech pomoże gasić nam płomienie na statku, bo niestety, ale zaraz się rozprzestrzenią. No niestety, tak wyszło. Okej. I z tego, co chyba myślę, ich statek wciąż płonie. Nie poradzili sobie, nie ugasili tego. Ale to dobrze, dobra. Kim jest nasz nowy kolega? Nasz nowy kolega to będzie Sekinoau. Stary, dobry znajomy, stary, dobry przyjaciel. Dobra. Co ty umiesz? Nic nie umiesz. To możesz się zaopatrzyć, na przykład pilnować drzwi. To będzie takie dobre, jak będziesz mógł naprawić to. Okej, okay, zapamiętajmy ustawienia, wyłączmy to. A widzę, że ich statek płonie dość mocno. Dobra, nie będziemy czekać, aż spłonie całkowicie. Lećmy po prostu dalej. Mhm. Widzę, że tutaj mają rakiety i laser. My wciąż nie mamy tarczy. I wciąż nas nie stać na tarczę, więc jest średnio. Ok. Plus jest taki, że w tym samym czasie strzelili, więc może uda się uniknąć. Ok, udało się uniknąć. W takim razie spróbujemy teraz przebić się przez ich osłonę. Ok, i spróbujemy im te trzy pokoje zniszczyć. No dobra, teraz będziemy niestety obrywać z lasera za dwa. O, na szczęście udało się uniknąć, to dobra wiadomość i chcą się poddać, ale my nie chcemy, żeby się poddali. O, bez problemu, trójce uda się bez problemu ugasić, ale nie zdążą przeżyć. Na szczęście nie trafili nas ani razu, więc dobrze wyszło. Ok, tu mamy SOS. Dążymy do SS? Myślę, że tak. Myślę, że bez większego problemu. Ok, ten typ statku lubię, bo w tym typie statku, tym małym laserkiem jestem w stanie zranić 4 pokoje. A to jest duża ilość. Ok, i spróbujmy teraz właśnie przebić się. Ok, zniszczyliśmy drona. I spróbujmy się przebić właśnie przez te 4 pokoje, o których mówiłem. No i na szczęście jeszcze udało się podpalić przeciwników. To dobra wiadomość. Ale będziemy cały czas laserem przez te 4 pokoje starali się po prostu przebijać się. Czy 1-12? 12 trochę mało. Myślę, że będzie trochę więcej.
22, dużo, dużo więcej. Bardzo dobrze. Lećmy w takim razie teraz do SOS. Mam nadzieję, że nie będzie jakiejś nieciekawej niespodzianki. Kolonię górniczą. Władze zarządziły kwarantannę, ale wybuchły zamieszki. Dobra, wyślijmy Engi. Engi nie może się zarazić wirusem. Pomaga opanować tłum zarażonych ludzi. Uspokojeni jego znajomością ludzkiego organizmu, pozwalają się zaprowadzić do strefy kwarantanny, mając nadzieję, że wkrótce uda się znaleźć lekarstwo. Przywódcy kolonii wręczają ci nagrodę. 4214. No dobra, jak na pierwszy sektor to i tak ładnie. Ok, czyli tu nie możemy lecieć, żeby osiągnąć ostatni achievement, więc musimy lecieć w takim wypadku tutaj. I mamy jakieś niebezpieczeństwo. Czujniki wysiadły. Nie no, jest w miarę okej. Tyle, że trzeba się po prostu przed rakietą będzie ochronić, czy chcemy, czy nie chcemy. Dobra, szczela, to się spróbujemy ochronić. Jest pudło, jest drugie pudło. Dobra, i spróbujmy się przebić. I może uda się uszkodzić trzy pomieszczenia. Tak przymęczkinimy trochę. Okej, nie mają tlenu. To są modliszki, które nie posiadają tlenu. No niestety teraz oberwiemy chyba rakietą. Coś mi się tak wydaje. Tak, i to jeszcze drzwi oberwały rakietą. Tragedii nie ma. Engi tutaj sekinał, sprawny jest, szybko naprawi. Okej, możemy lecieć tu i tu od razu. Spróbujmy w takim razie znowu jeszcze raz uderzyć do Nebulki. Mamy ponad 2/3 życia, więc jest okej. No i tutaj mamy statek bezzałogowy, który może zrobić nam trochę problemu, ale jednak nie zdążył. Szkoda, bo mogłem jednak podczas jednego ukrycia spróbować go załatwić. Nie pomyślałem o tym, nie pomyślałem o achievementie pod... Aha, tak bym nie dostał, bo nie jestem w pełni wyleczony, więc... To by mi nic nie dało. Okej, tutaj mamy trochę trudniejszy statek i mają... drona, tylko nie wiem, czy on podpala. Dobra, ukryję się na wszelki wypadek. Poczekam, aż się wszystko załaduje. Bo jeżeli on tylko podpala... to będzie można po prostu zachować... Nie, on nie podpala. On robi gorsze rzeczy. I muszę iść szybko Engim tutaj naprawić to. Nie wiem, jak to wyjdzie. I spróbujemy i drona, i działko zniszczyć. Ok. Pomóż mu, pomóż mu, pomóż mu, bo nie ma tlenu na statku. Ok, i teraz sobie... wrzucimy do silników, gdzie na razie do pomieszczenia niech się tlen załaduje. No, to była taka, można by powiedzieć, pierwsze z cięższych starć dla tego statku, ale na razie jest ok. Mamy 215 kosmicznego skrapu. Oberwaliśmy co prawda parę razy. No dobra, wracajcie na pozycję. Spróbujemy w takim razie jeszcze jedną bądź dwie bojki nawigacyjne odwiedzić. Dobra, zbliżmy się do stacji, przeskanujmy 14 skrapu. Trochę więcej skrapu to zawsze lepiej mieć niż nie mieć. Ok, kolejna bojka. Pola asteroid. Dobra, ale nie jest to i taki event, który by mi zepsuł achievementa, więc to chyba tylko oni wyskoczą ze statku i zbadają. O nie. No i w tym momencie właśnie popsułem sobie ostatniego achievementa niestety. Głupio zrobiłem. Zapomniałem, szczerze powiedziawszy. No więc co, więc drapieżnego ptaka by pasowało prędzej czy później zrobić. Niestety oberwiemy to. O nie, tylko nie stealth. Ojej, ale oberwiemy. Nie wiem szczerze, czy to nie będzie moja końcówka tak na dobrą sprawę. Dobra, mam nadzieję, że trochę, szczerze powiedziawszy,
Stealth nas przytrzyma. Okej, okay, dużo oczywiście nie ma czasu na to. Drzwi jeszcze oberwały. Niestety. Dobra, spróbujemy się przebić przez osłonę. I spróbujemy ich trochę przypalić im działo. Spróbujemy. Nie zdążyłem niestety, ale możemy otworzyć teraz drzwi. Spróbujemy teraz naprawić... A znowu oberwaliśmy niestety. Oj, oj. Dobra, i teraz spróbujemy im uszkodzić ciało. No i teraz chcą się poddać. Dobra, jest tak tragiczny stan, że od razu się po prostu stąd wyniesiemy, niezależnie od stanu, w jakim jesteśmy, i lecimy do wyjścia. Się zastanawiam, czy to policzy mi jako achievement, że... Czy moduły drona za 12 złomu? Dobra, na początek to się przyda mimo wszystko, złom się przyda na początek. Ciekawe, czy mi zaliczy ten achievement, czy nie, bo w sumie wleciałem w pole asteroid. Myślałem, że to będzie tak, że oni po prostu sobie wyjdą w tym polu asteroid, nie będziemy musieli walczyć, tylko będziemy sobie po prostu przelatywać przez to pole asteroid. No cóż, więc w takim razie przydałby się tak naprawdę sklep. A może zacznę sklep, to zrobimy jeszcze ze dwa upgrade'y, tak na wszelki wypadek, na sklep i tak mnie będzie stać. Chyba, że będzie coś oczywiście tak super. Okej, opuszczony sektor i niezbadana mgławica. Dobra, lećmy do opuszczonego sektora. W niezbadanych mgławicach będziemy bawić się na hardzie. Kiedyś, w przyszłości może. I spróbujmy znaleźć sklep w takim razie z shieldem. Dobra, aha, no i to jest właśnie sygnał Federacji. Wyślijmy drużynę, aby to zbadała i mamy intruzów na pokładzie. Bardziej mnie niepokoi, że znowu mają drona, więc się ukryjemy na wstępie. Mam nadzieję, że nie zdążą zniszczyć tlenu. Okej. I spróbujemy teraz zaatakować w ten sposób, żeby zniszczyć im i drona, i działko. Dobra, no wstępnie to się udało w miarę. Okej. Okay. Będą teraz próbować się wycofać, no ale nie zdążą. Okej, okay, weźmiemy się trochę, podleczymy. Nie ma co ryzykować tak naprawdę, nie mając komory klonującej, że tak to nazwijmy. No i lećmy, odwiedzajmy następne gwiazdy. Dobra, tutaj nic się nie dzieje, tu mamy jakiś statek. Znowu. Okej, okay, tym razem mamy statek Laniusów, ale jest okej, okay, bo mamy podwójne ukrycie się. To jest okej. Okay. Tylko dalej martwi mnie fakt, że nie mamy... że niestety nie mamy... sklepu, który by się przydał bardzo, bardzo, bardzo mocno. Okej, okay, i spróbujmy 4 statki... Nie, kapitulacja nie wchodzi w grę. Szkoda, jakby mi się udało teraz ich załatwić, to byłoby... dostalibyśmy achievement drapieżny ptak. Okej, okay, dostajemy drona bojowego, typ pierwszy. Coś mi mówi, że tu będzie sklep. Zaraz zobaczymy. Być może się mylę. O, super, intruzi na pokładzie, świetnie. Okej, spróbujemy ich maksymalnie możliwe poddusić, jak się tylko da.
Okej, to jest taka gra logiczna teraz. Okej, idź mu pomóż w takim razie, tutaj w tej dwójce. Tu możemy zamknąć w takim wypadku. I ty też mu tutaj idź pomóc. Ale o, teraz mu idź pomóc i tu możemy teraz już zamknąć wszystkie pomieszczenia na statku. No 2 na 2 i oni dość mocno z uszczerbkiem na zdrowiu, więc nie ma najmniejszego problemu, żeby sobie poradzić, mimo że nasza załoga nie walczy jakoś super. Nie mamy modliszki, ale to nie zmienia faktu, że i tak mamy taki statek, że możemy pozwolić sobie po prostu na takie manewry, otwierając, zamykając drzwi. Dobra, i mamy sklep. Najpierw tu, potem do góry sklep. O ile to nie będzie nasza ostatnia, że tak powiem, walka, ale mam nadzieję, że nie. Mamy trochę poniżej połowy życia. Ukryjemy się w takim razie. Spróbujemy w takim razie standardową taktykę dotyczącą tego statku zastosować. Spróbujemy w takim razie teraz zaatakować od razu działa. Okej, i próbują uciec. Ale nie zdążą, bo ich promieniem przypalimy nanowłóknem. Dobra. Lećmy wreszcie do tego sklepu. Może jeszcze zdążymy naokoło trochę oblecieć. Dobra, ale pierwsze co? Osłony. Czy chcemy replikator? Wydaje mi się, że nie. Hakowanie mogłoby być ok. Hakowanie mogłoby być ok. Broń zapalająca. Szansa na zniesienie pożaru wysoka. Ha, ha, ha. Czy chcemy hakowanie na tym etapie? 80. Czy zrobić upgrade na tarczę? Kurczę, znowu dylemat. A, weźmiemy. Nie mamy jakoś jeszcze super, że tak powiem, upgrade'ów porobionych, ale jeżeli wyłączymy to, to mamy wreszcie pierwszy poziom tarczy, a pierwszy poziom tarczy jest ok. Ok, no i tutaj mamy już taką sytuację, że to jest ostatnia asteroida, na którą możemy podlecieć, chociaż niby tego już achievementu nie zrobimy, więc w sumie to już nie wiem. Sobie lata dron wokoło, ok. Zrobiliśmy unik, więc tym się nawet nie przebije. A to dobra wiadomość. W takim razie my spróbujemy teraz zaatakować mu shielda. Ok. I spróbujemy poprawić. Teraz się trochę ukryjemy, bałem się tego działka. Okej, 6-2, 16 chcą nam dać. Nie, kapitulacja nie wchodzi w rachubę. Czuję, że będzie dużo kosmicznego złomu. 34, bardzo ładnie. Okej, 34 złomu, więc możemy zrobić jeszcze kolejny upgrade w takim wypadku. Do energii i zawsze będziemy mogli wysłać drona hakującego. Dobra, może jednak polecimy do następnego sektora. Nie wiem, jak to się skończy. Wydaje mi się, że do 8 sektora i tak przez tą burzę asteroid, którą wpadłem, niestety, ale nie dostaniemy tego achievementa. Dobra, spróbujmy pokryjemu dostać się do magazynu. Nie udaje nam się i czeka nas walka. Okej, no ale tutaj mamy drona zapalającego z tego, co widzę. Czekamy, aż wyszczeli. Chyba dwa strzały oddanie. Jeden. Ok. I teraz spróbujemy trochę uszkodzić przeciwnika. Ok. No i teraz już się nie przebije, nawet jak się skończy. Nawet jak się skończy tarcza. Może w sumie teraz tak
go przeciąć. A, i poprawić dronowi, żeby na wszelki wypadek. Ale to łatwa walka w takim setupie. Dobra, nic przydatnego niestety na stacji nie mamy. I cóż, my polecimy do następnego sektora, a z mojej strony bardzo serdecznie chciałbym podziękować w kolejnym odcinku, który właśnie był. Zapraszam na następny. Trzymajcie się. Cześć!